jestem Zdeněk na plaży. Cześć. Cześć, na plaży jestem, Zdeněk. Drugi dzień Zdeněk na plaży. Serdecznie was pozdrawiam ze Zdeněk, z Morza Bałtyckiego. Proszę Państwa, pozwolę sobie przywitać się trochę nie swoim głosem, ale to jest jedna z najbardziej znanych tiktokerek w tej chwili. Jak ktoś nie wie, czym jest TikTok i kim jest ta tiktokerka, to zachęcamy, żeby Państwo sobie obejrzeli. W każdym razie witamy Was w Stegnie na plaży. Jestem ja i tutaj jest też taki człowiek, który jest ze mną i on się chce nazywać, żeby go tak nazywać, że jest polskim Petersonem, Jordanem Petersonem, który to Jordan Peterson ma też takie kłopoty, bo go wyrzucili z Twittera, to teraz może dzień dobry Wam się przywita. Panie WOC. Halo. A, bo to jest bardzo dobra książka. To jest moja napisane... książka. Moja to jest twoja, książka. Ale o mnie, bo tu jest napisane tak. Jeden z najważniejszych myślicieli, jacy w ostatnich latach pojawili się na światowej scenie. Proszę Państwa, witam Was. Jestem w Stegnie na plaży. Drugi dzień jestem tak. W Stegnie na plaży. No tam kontynuuję. Mamy dla Państwa taką zagadkę na początek. Jakiego bohatera, jaki czarny charakter personifikuje dziś redaktor Falconetti Jastrzębowski? Właśnie, bo proszę Kogo? Państwa, Który Bond i... Który Bond właśnie... Który zły? Który zły z Bonda? To może w komentarzach. A może byśmy zaczęli od komentarzy, bo ludzie bardzo lubią czytać, jak my te komentarze czytamy. Po prostu idziemy w tym kierunku, że będziemy zaczynać od komentarzy i kończyć na komentarzach. I w ogóle będziemy tylko pisać o komentarzach, co tam Państwo nas piszą. No bo te komentarze są takie do bólu szczere. Na przykład pan Zbigniew Dawid albo Dawid Zbigniew napisał tak. Uwielbiam wasze komentarze i obu panów, Wosia i Falconettiego. To proszę pana, warto dla pana żyć. Proszę pana, serdecznie pana pozdrawiamy. My też pana uwielbiamy komentarze. Pan tam pisze więcej w tym stylu. Tak. Małgorzata Siwińska pisze tak. Pan Jastrzębowski jest rozhełstany, a pan Woś schludny. To już jest 10 różnic. Pozdrawiam. Bardzo lubię obu panów i nie wiem, którego bardziej. To takie, nie wszystkie te komentarze są takie... Pan Marcin Dudkiewicz pisze tak. A mojego komentarza nie czytaliście. Może dlatego, że do tej pory nie pisałem. Od dzisiaj będę pisał. Co za zbieg okoliczności. Nieprawdopodobny. Patrz, nie czytaliście. Jastrzębowski, to już Hektor. Jastrzębowski ma nos jak bokser, a Woś nie. Jastrzębowski je mięso, a Woś nie. To też jest nieprawda. Jesz mięso czasem. Jem mięso, a ty nie masz nosa. Ja w ogóle nie mam nosa, tutaj mam trochę złamany, to nie wiem, czy pokażę Państwu. Manitu76 myślę, że zasłużył od nas na nagrodę, bo napisał tak, nie wiem, który z Was jest głupszy, ale chyba Was lubię. Proszę Państwa, my też jeszcze nie wiemy, który z nas jest głupszy, ale ustalamy to powolutku sobie, przecież nam się nigdzie nie spieszy. Też, że Państwo uważnie tak oglądają, bo zostałem rzeczywiście pochwycony na to, że pomyliłem cyfrę z liczbą. Ja ci nie chciałem zawracać uwagi wtedy, bo ja też to wyłapałem, ale się bym zastanawiałem, czy oni to wyłapią nasi widzowie i wyłapali. Tak naprawdę, proszę Państwa, ja rozróżniam. Jak na ekonomisty trochę siara. Rozróżniam cyfrę i liczbę. Mógł uderzyć w pierś teraz? Natomiast właśnie to robię, w sposób taki metaforyczny, dosłownie. No, fajnie. No. I przepraszam, rzeczywiście, bo ja chciałem powiedzieć na odwrót. Często mi się tak zdarza, że coś mówię na odwrót niż chcę powiedzieć. Mają tak Państwo czasem, ja tak mam. Chcę powiedzieć dzień dobry, a mówię dobranoc. Taki dowcip o tym, że... Chcę powiedzieć dziękuję, mówię dawaj. Taki dowcip był jest w internecie, że facet chciał powiedzieć do żony podaj mi sól i się rozwiódł, ale się przejęzyczył i powiedział trochę coś innego i się rozwiedli, ale to ja nie będę opłacał tego dowcipu, bo on taki jest, taki, jak tam ktoś go widział, to niech sobie go obejrzy jeszcze raz. A propos ekonomistów, znalazłem bardzo fajny wykres w internetach. Otóż mniej więcej rok temu taki bardzo dobry ekonomiczny dziennikarz Grzegorz Siemiączyk z Rzeczpospolitej, bardzo go lubię, pozdrawiam serdecznie, zrobił ankietę wśród ekonomistów, jaka będzie inflacja za rok, czyli w lipcu 2022, w drugim kwartale 2022. W zeszłym roku to zrobił? Tak, w zeszłym roku. Taką ankietę, żeby... analitycy to tak często są pytani, co będzie i oni tam, wymądrzają się, że będzie tam inflacja, wzrośnie, spadnie PKB, bezrobocie. No i powiem tak, że mediana ich prognoz była 3,2.
To tak, nie do końca tak trafili w sumie. Tak, analitycy banku ING Banku Śląskiego byli najbliżej, bo 4 przewidywali. Nieźli mocarze są. Co tu dalej? Tak, BNP Paribas 4 przewidywał. No i tak dalej, każdy w zasadzie, no najdalej, najbardziej, kto się pomylił najbardziej? Sybilski Jakub. Ale co ty pokazujesz, że Macintosha masz, tak? Sybilski Jakub się pomylił najbardziej, że masz Apple, pokazał dwa. Tak? No to tylko tyle chciałem powiedzieć, żeby Państwo nie ufali ekonomistom. Ekonomia to jest zbyt poważna nauka, żeby zostawić ją ekonomistom. Ekonomia to jest w ogóle nie jest nauka, proszę Państwa, ale zmieniamy temat. Teraz porozmawiamy o serialu, który się toczy, proszę Państwa. Serial toczy się w takim czasopiśmie, które się nazywa Newsweek. Tam nie wiadomo, co się wydarzyło dokładnie, ale naczelnego, który się nazywa Tomasz Lis, zwolniono. Podobno go zwolniono. Potem był taki materiał, że zwolniono go dlatego, że podobno miał mobować swoich podwładnych. No ja także taki był potem materiał dotyczący właśnie tego, że mobował tych podwładnych w wirtualnej Polsce. I potem, proszę Państwa, wystąpiła Renata Kim. Jakiej Polsce? Wirtualnej, taka wirtualna Polska. No. Wystąpiła taka Renata Kim, potem mi powiedziała pani Renata Kim, że to ona powiadomiła władze Axla Springera Polska, że to by była mobowana. I wszyscy tam, że brawo, ale niektórzy, że nie brawo. I teraz się wydarzyła następna rzecz taka, która jest zatrważająca. Otóż, proszę Państwa, Wojciech Staszewski napisał taki materiał, który w ogóle podpromował Tomasz Lis. I ten Wojciech Staszewski twierdzi, że jego mobowała Renata Kim, która była jego szefową i szefową działu, w którym on pracował. I że on musiał chodzić do tego, się to nazywa psychoterapeuta, żeby po prostu to wszystko mógł jakoś znieść i on się generalnie zwolnił. I teraz my już się, znaczy ja nie wiem jak redaktor od W osi, ale ja już się troszkę pogubiłem i myślę, że w najnowszym tym tygodniku powinien powstać taki materiał ze strzałkami, nie? Że ja te okulary noszę, bo ja tu mam astygmatyzm, a tutaj nie mam, to nie muszę tak nosić razem, nie? I że by powstał taki materiał ze strzałkami, że kto, że Renata, że Tomek, że Wojciech, że z kim i po prostu temat może być tylko nie mów nikomu, taki tytuł może, nie? Że tylko, albo jeszcze proszę Państwa jest człowiek strzałka, nazywa się Tomasz Piątek, on jak pisze takie zdumiewające książki o powiązaniach wielu różnych ludzi, to żeby było przejrzyście, to on właśnie te strzałki tak tam pokazuje i byśmy mogli, że może go zatrudnić do tego materiału, żeby on to pokazał na strzałkach, co się tam działo w tym Newsweeku, bo to jest, zaczyna być bardzo pasjonujące, nie? Że Renata, która była do tej pory właściwie takim bohaterem, nagle się okazuje, że może tam jest jednak cień na tym bohaterstwie. Ja tutaj mam astygmatyzm, tu mam, a tutaj nie mam, więc tak noszę, mogę okulary nosić, żeby to Państwa nie dziwiło. Co Ty sądzisz o tym serialu? To jest pasjonujący? Znaczy nie chciałbym też tak, żebyśmy rozmawiali o dziennikarzach, nie? No bo też tak, ale no jak z drugiej strony, jak nie rozmawiać, jak wszyscy rozmawiają, nie? No tak. No i sam Tomasz Lis jakby w obronie wpisał tego Wojciecha, że proszę bardzo, co tam się działo, nie? I teraz Renacie może być nie w smak, bo chyba, wydaje mi się. Powiem tak. Oczywiście każdy każdego może o wszystko oskarżyć. To nie jest problem. Ja Cię mogę oskarżyć na przykład o to, że zbyt rzadko robisz mi kawę, bo tylko 2 razy dziennie Jastrzębowski robi mi kawę, jak przychodzi, jak wychodzi, a na przykład jak Cię nie ma, to ja też może chciałbym się napić kawy i Ty mi wtedy jej nie robisz, mógłbym Cię o to oskarżyć. Więc każdy każdego o wszystko może oskarżyć. Chciałem strasznie Cię przeprosić i że jeszcze raz się przepraszam, bo starałem się, ale czasem coś gdzieś muszę wyjść czy coś, ale jeszcze raz chciałem przeprosić. No na pewno będzie lepiej. Ale wiem, że nie słodzisz na przykład. Czasem zrobisz ze śmietanką, ale wiem, że nie słodzisz. Już od roku nie. No ale tak, jeszcze, ale nie słodzisz na przykład właśnie. No. Więc jeszcze raz przepraszam. Głupia sprawa z tym. No głupia, no. Głupia, że tylko 2 razy. Głupie. Ale ty też mógłbyś się o coś oskarżyć na przykład. Ciebie? No. W życiu, co ty, Rafał? Ja to nie. Nawet by mi do głowy nie przyszło, żeby cię o coś się oskarżyć. Petersona polskiego. A Petersona oskarżyli, wiesz? Ale gdybyś oskarżył mnie o coś. Nigdy, co ty, nie. No. To wtedy ktoś mógłby mnie bronić albo nie, albo na przykład ciebie. I to jest też tak, też warto zobaczyć, kto czyli będzie kogo bronił. Czyli, że warto, tak? Że warto. No jednak jest tak, że niewiele osób broni Tomasza Lisa, a akurat Renatę Kim, no ja pracowałem z Renatą Kim, uważam ją za bardzo dobrą, pracowitą koleżankę, z którą bardzo dobrze się pracowało. Ale mobbowała cię, czy nie? Nie, wręcz przeciwnie.
Była dla mnie zawsze bardzo miła. Co ty masz na myśli? Na początku mojej kariery rzeczywiście w dzienniku. Wtedy to był taki tytuł też Axla Springera. Jest wtedy jeszcze nie Axla Springera, ale już nie Axla Springera i nie dziennik, tylko dziennik Gazeta Prawna. Wtedy to był dziennik. I tam ale bardzo dużo ludzi różnych pracowało, którzy teraz są w różnych mediach od w Gazety Wyborczej po sieci. I oni wtedy razem tam Cezary Michalski z Konradem Kołodziejskim, Marcinem Wichą składali taki numer Koniec Polski Kiszczaka i Michnika, którym bardzo się wtedy Gazeta Wyborcza denerwowała i tak dalej, i tak dalej. Więc były takie czasy, ja tam też pracowałem, Renata też tam pracowała i nie potwierdzam tego, co pisze Staszewski, nigdy się z żadnym złym traktowaniem czy mnie, czy kogokolwiek innego ze strony Renaty nie spotkałem i koniec końców zmierzam do tego, że to jest tak. Oczywiście każdego można o wszystko oskarżyć, ale też trzeba patrzeć, kto kogo broni. I niektórych nie bronią. Ty bronisz Renaty tutaj. Ja bronię Renaty. Czy Tomasza Lisa aż tak wielu broni? No nawet w tym wpisie Staszewskiego, jakbyś go całego przeczytał, to on tam na początku pisze, to mi się też podoba, styl. A ja przeczytałem całego, co tutaj imputujesz mi, co ja nie wiem, co to znaczy. Od połowy przeczytałeś, no. Ja pierwszą połowę przeczytałem i tam było napisane styl przywódczy Tomasza Lisa. Chamstwo i charyzma, a przeczytałem. Sytuuje gdzieś pomiędzy chamstwem i charyzmą. A, widzisz. No nie był to taki zbyt... Ciepły. No tak, tak, tak. Ale teraz wracamy do Jordana Petersona, którym ty jesteś takim polskim Jordanem Petersonem troszeczkę. Tak, ja właśnie z wyglądu nie wiem, tak jestem nazywany. On jest starszy co prawda od ciebie, ale młodziej wygląda. Ale na zachodzie wszyscy są starsi. No, ale wszyscy młodziej wyglądają od ciebie na zachodzie, zauważyłeś? Może nie. Dlatego, że ty troszkę... Kto? Może Bernie Sanders. Powinieneś zadbać może, o siebie, tak? Może wziął jakieś maseczki, coś tam. Maseczki. No wklepywać sobie takie du. Mam dwie maseczki. Powinieneś się Sadama może coś... Husajna i uczesać, tego drugiego. Coś mi się tutaj przekrzywiło, opaskę na oczy. Ale słuchaj, no tak, bo zacząłem to czytać, bo ja tego nie czytałem wcześniej. Ale to ja ci pożyczę. 12 życiowych zasad, antidotum na chaos. O to chodzi. Chodzi teraz o coś innego, że on napisał na Twitterze taki wpis o takiej osobie transseksualnej, że tej osobie transseksualnej prawdopodobnie jakiś kryminalista obciął piersi i wtedy Twitter jemu napisał, że to jest mowa nienawiści i że on może, ten Peterson, odblokować to, co tam, że mu odblokują konto, bo mu zablokowali, ale odblokują mu to konto dopiero jak on usunie ten wpis. A on powiedział coś takiego, napisał, znaczy się, wolałbym zginąć niż usunąć ten wpis. Mi to strasznie podoba. I zginął? Nie, nie usunął tego wpisu, na razie jeszcze żyje. I tam na YouTubie można obejrzeć ten jego, jak on o tym mówi. I to jest fascynujące, proszę Państwa. Chcieliśmy tutaj zaapelować do Maska, nie? Bo on Mask kupił podobno tego Twittera, ale jeszcze nie przejął. Nie? Tak kupił, ale jakby kupił nie przejął. Kupił i powiedział, że to jednak mu się bliżej się przyjrzał i to mu się nie podoba, bo tam jest dużo fejkowych kont. I dopóki ta sprawa z tymi fejkowymi kontami nie zostanie jakoś rozwiązana, no właśnie, to on nie tak kupi. Bo oni nie chcieli mu powiedzieć, ci, którzy tam zarządzają tym, ile jest tych fejkowych kont. Nie? To ciekawa historia jest. Ale, bo tu jest też taka ważna rzecz, jak już ten Musk niby, że kupił, czy jak on już przejmie na władzę nad tym Twitterem, to my tak byśmy... Bo wiemy, że Musk ogląda nas, nie? Bo nie wiem, czy ty, bo on potem wypisuje mi na tym Twitterze właśnie, nie? Że tam tak, może tam porusz jakiś temat, tak, nie? Czy coś, nie? Tam tak, różne rzeczy. Przeczytam tak kiedyś pod no tych komentarzach. Jak on teraz ogląda, to my mu byśmy powiedzieli... Ale to dopiero powiedzieć, jak zostanie dopięta ta transakcja z tym Twitterem. To jest chyba się teraz troszkę pospieszyłeś z tą deklaracją. To mieliśmy ujawnić nasze powiązania z Muskiem dopiero po. Teraz zobacz, jak on zrobi minę, patrz. No... Nieważne. Ale widziałeś, jak to minę? Nie traktujcie go to Państwo jest... poważnie. To... Ale widziałeś to minę? Nic nie było, nic no, nie było. Ale dobry ale... ten Peterson jest. Ale, dobry. Ale słuchaj, Musk, ty, będzie dobrze, nie? Będzie dobrze, tylko odblokuj nam tego Jordana, tak, nie? No. Odblokuj, bo my go bardzo lubimy. Lubisz go? No właśnie, coraz bardziej. Lubisz go, czytam bo on jest takim Polskim, Państwa, tylko że... To jest takim amerykańskim wosiem. Na no, przykład, takie to, jest... Ty, to musimy mu napisać, że jesteś dla nas takim amerykańskim ale wosiem, życiowe tylko zasady, młodzie, to tylko są dobre. Państwo znają te zasady? Nie. Pilnuj sylwetki. Tak. Proste plecy, ramiona wyciągnięte. Mi się najbardziej o tym kocie podoba, tam pod koniec jest o kocie. Traktuj siebie tak, jak traktujesz osoby, na których ci zależy. Przyjaźnij się z ludźmi, którzy życzą ci jak najlepiej. O, to moja koleżanka ma taką zasadę, przyjaźnij się tylko z pięknymi ludźmi. Czyli, że przyjaźnij się tylko z tymi, którzy życzą ci najlepiej, to ty nie masz przyjaciół, nie? Ja? No.
Mam trochę, no. A jak? No ciebie, jeszcze tutaj realizatora. Ale w jakiś... Nie porównuj się z tym, kim są inni dzisiaj, ale no z tym, dobrze. Kim ty byłeś wczoraj. Kim ty byłeś wczoraj? Czy ja nie pamiętam, kim byłem wczoraj, ja pamiętam, że ty niedawno byłeś Batmanem. A nie było cię wczoraj. No, ale byłeś... nie było wczoraj, proszę Państwa. Byłem, byliśmy na obiedzie razem. A, rzeczywiście. No, a, to było na obiedzie dobre. Nawet. No. Nie pozwól swoim dzieciom robić niczego, co wzbudza twoją niechęć. O, to ja stosuję często. No, słuchaj, bo tutaj chciałem ci coś jeszcze powiedzieć, coś takiego ważnego, jeżeli... Zanim zaczniesz krytykować świat, zaprowadź porządek we własnym domu. To jest taka zasada, którą nie wiem, czy zauważyłeś, jak są te sprawy tam o ten mobbing i tak dalej, to też Tomasz Sekielski to ogłosił, tam wprawdzie napisał, że było źle, była toksyczna atmosfera w Newsweeku i teraz będzie inaczej, ale napisał takie ostrzeżenie, że niech się tak nie wszyscy tutaj nie podniecają tym, bo każdy tutaj w temacie mobbingu ma... Każda redakcja ma swoje za uszami i żeby lepiej pilnowali. Czyli właściwie zacytował Petersona, który mówi, powtórzę, zanim zaczniesz krytykować świat, zaprowadź porządek we własnym domu. Ty mnie mobujesz, każesz mi robić kawę, co najmniej 2 razy dziennie, ale ja cię nie wydam. Nie wydam cię, bo jestem twardy i jeszcze chciałem tutaj puścić też taką historię. Proszę Państwa, przepraszam, że taki drobny wtedy, gdzie ja jestem. Uważajcie teraz. Witam Was, jestem Stegnie na plaży. Cześć. Cześć, na plaży jestem, w Stegnie. Nie, to śmieszne, bardzo mi to strasznie śmieszy teraz. Jednak. A słuchaj, a ty stosujesz taką zasadę, 9. zasada Jordana. Zakładaj, że twój rozmówca może wiedzieć coś, czego ty nie wiesz. Nie. Nie? Nie, bo to jest nieprawda. Dowiedziałeś się kiedyś czegoś od kogoś? A skąd? Co ty? Znaczy na pewno niczego takiego, co było dla mnie ważne, czy istotne. To jest trudne, albo nie? Co, nie? Także weź teraz znajdź kogoś takiego, kto by że wiedział, że bądź coś, precyzyjny nie. W tym, co mówisz, pogłaszcz kota napotkanego na ulicy. Ja tak. Strasznie nie lubię kotów. Mnie koty potwornie denerwują. To jak mnie tutaj... Pamiętasz takiego... Nie wiem, czy ty jesteś wystarczająco stary, bo ja też jestem... Czy pamiętasz takiego Alfa? Alf tak. Był taki? Był. No to Alf nie lubił kotów i on zjadał. Nie? Znaczy, on lubił koty właśnie. No właśnie, bo on uwielbiał. Je zjadał. Uwielbiał. On zjadał te koty. Uwielbiał właśnie. Koty. No właśnie, właśnie, właśnie. Co tutaj jeszcze? Czy państwo w ogóle śledzili tę sprawę dziennikarza Michała Kolanki? Była taka loża prasowa, jest takie miejsce, gdzie się spotykają najlepsi polscy dziennikarze, głównie z koncertu Rainier Axel Springer. We własnym sosie trochę. Czasem no, ale kogoś doproszą innego. I teraz doprosili Kolankę i on tam coś zaczął mówić. No i niestety został, bardzo szybko został tam, jak to się kiedyś mówiło, w slangu ulicznym zdziesionowany został. I po prostu zrobili z niego poplecznika Hitlera. Ale z Michała? No. A Michał jest taki spokojny zawsze. No ale powiedział mu. On jest taki zrównoważony. Ja ci powiem, co mu powiedział. On ale chciał kto, coś powiedzieć. Kto powiedział to? Powiedział Bartosz Węglarczyk, powiedział. Ale ja przepraszam. Wyobraźmy sobie teraz, że ten komentarz wygłaszasz w 1933 roku, jak Niemcy wprowadzają ustawy. A to ja wiem, no i to ja to Kolanko widziałem. Próbował się, Kolanko coś tam się próbował się bronić, powiedział, ale. Ale ten mu przerwał Węglarczyk i mówi, no nie, ale to się właśnie dzieje. W pewnym momencie trzeba powiedzieć, że polityka się kończy, zaczyna się bandytyzm. I na to już tutaj Kolanko, już prawie, ale wtedy wjechała Renata Grochal z Newsweeka też. Nie wiem, jak ona tam na tej ściance będzie się sytuować. Nie wiadomo, przy której strzałce będzie Renata Grochal jeszcze, nie? Przy tym Tomasz Piątek zdecyduje o tym. I ona powiedziała, tak, to mi się bardzo podoba. Natomiast wiesz, ja się odwołuję, rzadko to robię, bo nie jestem moralistką. Absolutnie nie poczuwam się, ale odwołuję się do tego, co mówi Jarosław Kaczyński, że ta moralność w polityce jest ważna. I to jest właśnie takie, w tym cytacie jest, udało się Renacie Grochal uchwycić taką ważną cechę tego tożsamościowego medialnego obozu liberalnego. Bo oni są straszliwymi moralistami, tylko że za nic w świecie tego nie przyznają. Bo wszyscy są moralistami. Ale ty jesteś moralistą, ja jestem moralistą. Ja to nie bardzo, wydaje mi się. A ty teraz jak Libek mówisz. Tak? Bo ja jestem moralistą. Ty oczywiście jesteś, tak? Każdy. Aha. Czy ja też ja jestem moralistą? Też, no może ty nawet jesteś. Jest takie trochę nieudane. To jest taki człowiek ma taką cechę, że lubi tak pomoralizować. Ale większość ludzi jednak jest tego świadoma, że czasem trochę przesadza, tu za bardzo moralizuje, tu ten. Tylko że liberałowie tego nie wiedzą. Znaczy oni straszliwie moralizują, ale zawsze ci powiedzą, my nie jesteśmy moralistami, nie, nie. I im bardziej mówią, że nie są moralistami, tym bardziej swoją rynkową markę budują na byciu moralistami. Ja mam takie wrażenie. I to ich gubi.
to ich gubi i to sprawia, że jakoś tak się dzieje, że to w ich szeregach, no to w ich świątyniach takie się pojawiają historie, jak właśnie historia Tomasza Lisa ostatnio, czy historia Piotra Kraśki, nie tak dawno, też całkiem niedawno o tych podatkach tam, no znają Państwo, słyszeli, także zapomniał tam zapłacić. Ja nie słyszałem tego. Podobno zapomniał. No i tam zapomniał. Każdemu się może zdarzyć, prawda? Księgowa pewnie. Ale wiesz co, mnie interesowało w tej całej sprawie coś innego, nie? Bo to, o czym ty mówisz, nie? Ale jakby inny aspekt. Bo aspekt był taki bardzo interesujący, że wszyscy właśnie ci oni dziennikarze w tej loży prasowej mówili, że ten Kaczyński, że on szczuje na osoby LGBT, nie? I że to jest takie szczucie. I ja tam sobie poszukałem, jak on ten Kaczyński szczuje na tę osobę LGBT. I ten Kaczyński mówił o tym, że generalnie dla niego nie do przyjęcia jest sytuacja, że ktoś rano ma jedną płeć, a wieczorem ma inną płeć, albo za kilka godzin ma, i że on sobie tak może to zmieniać. No bo generalnie jest procedura, w polskim prawie jest procedura zmiany płci, chociaż jak ci ludzie zmieniają płeć, to oni nie życzą sobie, żeby mówić, że jest zmiana płci, bo to jest korekta, nie? Że jakąś ważną rzecz, jak płeć, że to jest korekta, ale żeby zgodnie z prawem zmienić płeć, to musisz zrobić parę takich ważnych rzeczy, na przykład musisz tak... pójść do sądu, nie? Na przykład, nie? Musisz złożyć pozew przeciwko swoim własnym rodzicom. Musisz najpierw mieć jeszcze informację od psychologa i od seksuologa, że jesteś transseksualny, że jakby w swojej płci musisz mieć taką diagnozę, że na pewno jesteś transseksualny. I musisz zacząć brać hormony, leki hormonalne, czyli kobieta tam na przykład testosteron, a mężczyźni estrogen muszą zacząć brać, co też nie jest takie chyba dobre dla organizmu, albo nie jest to w każdym razie zerowe. No w każdym razie coś takiego trzeba zrobić i to trwa, ta zmiana płci, żeby dostać nowy PESEL, nowe imię czy tam nowe nazwisko, to trwa około roku, dwóch lat, nie? To trzeba zrobić. Ale Kaczyński wyśmiewał się z czegoś takiego, co my widzieliśmy przy okazji tej pani czy pana Margot, nie? Że Michał, który tam atakował, powiedział, że jest kobietą i wszyscy mówili, że on jest kobietą, a potem on mówi, że nie i on trafił do więzienia. I że można sobie tak zmieniać jakby co godzinę i to chyba nie można. I on się z tego jakby ten Kaczyński wyśmiewał, co się wydaje, że na przykład mnie też to śmieszy, nie? Że ja nie wiem, czy może ja się nie uważam za żadnego, że mam przeciwko coś tym osobom, niech one jak mają takie nieszczęście ich spotkało, to trzeba im pomagać, ale że jak jest jakiś cwaniak, który co godzina chce sobie zmieniać płeć i trzeba się do niego odzywać, a w ogóle jeszcze wiesz, jaka mi rzecz przyszła do głowy? Taka następująca, nie? Że na przykład ja ci pożyczam pieniądze, nie? Pieniądzory. I na przykład bańkę ci pożyczam, nie? I ty jesteś Rafał, ale nie? Po co, nie? Ale za wszystko jedno, ty masz pieniądze albo nie lubisz. Ale załóżmy, nie? Hipotetycznie. Ja nie chcę ci pieniędzy od ciebie. Dobra, ja wiem, ale to hipotetycznie, nie? Że ci pożyczam pieniądze, nie? No i ty masz te długie... Hipotetycznie, nie? I ty masz te długie włosy i nagle jak tam umowę podpisujemy, nie? Że Rafał WOC, nie? Że pożyczył te pieniądze. Nie mamy, nie? Nie mamy na przykład... Twój PESEL jest też w umowie, nie? Gdzie ty masz mieszkanie. Ale ty... I twoja pieczęć, tak? Moja pieczęć jest, tak, tak. No i jest umowa podpisana, ale ty na przykład wtedy po godzinie uznałeś, czy po dwóch, czy po pięciu, że jednak ty chcesz mieć nowy PESEL i że nie jesteś Rafał, tylko tam, nie wiem, Rafałka, czy tam Renatka, czy wszystko jedno, załóżmy, nie? Hipotetycznie. I ty zmieniasz ten... Ja na przykład przychodzę do ciebie i mówię, żeś oddał mi pieniądze, nie? A ty mówisz mi, ale jakie pieniądze, nie? A ja mówię, no te, które pożyczyłeś, ale to nie ja. Ja mam inny PESEL, nie? I to jest taki pewien kłopot, nie? Chyba. Wydaje mi się. A ludziom, których dotknęło ich naprawdę nieszczęście dotyczące zmiany tożsamości czy coś, no trzeba pomagać i Kaczyński też to mówił, że trzeba tym ludziom pomagać i chyba wydaje mi się, że to jest normalne we wspólnocie, że jak ciebie na przykład dosięga nieszczęście, na przykład, że jakieś, to ja ci pomagam chyba, nie? Czy nie? Wydaje mi się. No, zawsze, zawsze Kościół katolicki na przykład zawsze bardzo popierał zmianę płci. Wiedziałeś o tym? Nie, naprawdę? No tak. Co ty mówisz? No bo jeśli jest tak, że mamy jedną płeć w ciele innej płci, no to dobrze by było, żeby tu ta sytuacja została w jedną albo w drugą stronę wyklarowana i zgodnie z doktryną Kościoła jest to lepsza sytuacja niż na przykład właśnie sytuacja takiego płciowego rozedrgania albo biseksualności albo homoseksualizmu. A w jakim sensie mówisz, że popierał to, żeby jakaś encyklika czy coś? Nie wiem, czy na poziomie encykliki, ale że taka doktryna Kościoła jest bardzo pozytywnie patrzy na zmianę płci. To znaczy, nie żartuję. Transseksualizm jest z perspektywy Kościoła sytuacją dużo bardziej czystą niż na przykład homoseksualizm. To, tak, to doczytaj.
doczytaj, sprawdź i tak dalej. To co byś mi zaproponował do przeczytania? Dasz mi jakieś linki? Tak. Dobra. Tak. To może umieścimy je też, te linki w tym. Żeby jak Państwo będą pisać te komentarze pochlebne dla mnie i nieprzychylne dla redaktora WOC, to w tamtym jakimś komentarzu umieścimy może jakiś link. Ale to znowu wracamy do tego, no bo znowu jest właśnie, wyszedłeś od tej nagonki, tak, że tutaj jak się wypowie ktokolwiek, a już Jarosław Kaczyński to już najbardziej na jakiś szczucie temat, wtedy, no to nie to jest szczucie. Ale tam nie ma żadnego szczucia, no, moim zdaniem. No właśnie, ale to jest taka, ponieważ to środowisko jest tak przekonane o swojej moralnej wyższości, a jednocześnie nie mówi, że jest przekonane o tej moralnej wyższości, no to ono właśnie tak bardzo łatwo te takie wyroki na temat szczucia wydaje, że w zasadzie nie trzeba już tutaj dochodzić, kto tam co miał na myśli, tylko że właśnie robi nagonkę i szczuje na kogoś. I tyle. No i kto tam się będzie, wiesz, wgłębiał, co tam Kaczyński miał na myśli, co powiedział, co naprawdę, o co chodziło, w jakim to było kontekście, no to co chwila są takie historie. No to jest taki sposób uprawiania polityki. Będziemy tego mieli teraz w nadchodzącym roku coraz więcej, bo się zbliżają wybory. Ty w ogóle wybierasz się na wybory nadchodzące, za półtora roku? Tak. I co, cieszysz się, że one bardzo, będą? I na kogo będziesz głosował? Na tych, których wybiorę. Czyli? No, czyli. Tak. No powiedz. Nie powiem, bo ja nie wiem jeszcze, na kogo będę głosował. Jesteś jednym z tych wyborców, którzy tam podejmą decyzję w ostatniej chwili. Jeszcze półtora roku, te programy możesz przeczytać i tak dalej. Tak, czytam te programy różne i tak się zastanawiam i tak sobie myślę, że chętnie bym na kogoś zagłosował i tak chodzę i tak myślę. Jeszcze poczytam, wiesz? No bo mnie się bardzo podoba ta teza, którą zaproponował prezes Klubu Jagiellońskiego Piotr Trudnowski, który uważa... A ty go znasz osobiście, nie? Znam go osobiście. I on uważa, ten Piotr, że iż... To jedyna ciekawa rzecz na najbliższe półtora roku w polskiej polityce to polega na tym, czy powstanie Polska Partia Koalicyjna. Taka, która powie na dzień dobry, jestem gotowy być biseksualnym politycznie, to znaczy i z tym, i z tym. Jestem gotowa na koalicję z PiS-em, jestem gotowy na koalicję z antypisem. I że ta partia, powstanie takiej partii nie byłoby wcale żadnym takim przejawem, że to jest jakieś takie... niedobre zjawisko, że to jest, że to ktoś tutaj chce być pieczeniarzem, chce się jakoś tak ustawić sprytnie, tylko że to była taka, leży w polskiej racji stanu, to żeby była jakaś taka, że to byłaby najbardziej propaństwowa partia w tym momencie, która by tak powiedziała. No to byłoby takie słuszne, bo dobrze, chcemy was popierać, bo wy tego potrzebujecie, nie? Tak. No bo... Obojętnie tam ci sprawy, z lewej potrzebują tego, no to oni ich popierają. No bo wiesz, jak na przykład potrzebujesz, żebym ci zrobił kawę, nie? No to ja ci robię wtedy, tak. Prawda? I no. To wtedy jest okej wszystko. Na przykład ktoś potrzebuje, jakaś partia potrzebuje poparcia, no to jest ta druga partia, która mówi, no jeżeli potrzebujecie, no to... A dla siebie by tam wzięli tam parę stołków, parę ministerstw, no parę spółek Skarbu Państwa. W ogóle fajnie jest mieć spółkę Skarbu Państwa. No dobra, no ale to co? No to znaczy, że... Ja jestem za. Ja też jestem za spółkami Skarbu Państwa, bo uważam, że lepsza jest spółka Skarbu Państwa niż ta sama spółka w rękach kapitału prywatnego, jeszcze na przykład zagranicznego, który zyski wywozi za granicę i w ogóle się nie liczy z polskim interesem. Ten program chyba przerwam. Dobra, kontynuuj. Ale zobacz, ale żadna partia z obecnie istniejących partii tych pomiędzy takich, tego pomiędzy właśnie, nazwijmy to takie szerokie pomiędzy PiS-em i antypiS-em, żadna z tych partii się jakoś nie pali do roli tej Polskiej Partii Koalicyjnej, bo każda już się opowiedziała, tak? Była taka partia Polskie Stronnictwo Ludowe kiedyś, chyba nadal istnieje, nie wiem. Ostatnio sprawdzałem, to chyba jeszcze istniała, ale już jakoś było tak kiepsko z nimi. I oni zawsze taką rolę odgrywali w polskiej polityce, prawda? Tak. Ale już nie odgrywają, bo już dawno przewodniczący Władysław Kosiniak-Kamysz już dawno jest w takim antypisie, tam mówi, że Kaczyński to najgorszy i że nigdy w życiu z nim nie tego. No więc jak można, to jest jakby nie będzie z tego żadnej polskiej partii koalicyjnej. Lewica tak samo. Ileż ja się napisałem tekstu, w którym błagałem na kolanach tę lewicę, żeby ona może tak od razu już nie mówiła, że cokolwiek wy, drodzy liberałowie, zrobicie lub nie zrobicie, to my i tak was poprzemy w drugiej turze wyborów prezydenckich i w parlamentarnych też.
i że możecie nas prać, bić, oszukiwać, zdradzać, a my i tak, no przecież wiadomo, że z PiS-em nie pójdziemy. I że może dla nich byłoby trochę lepiej, żeby taką swoją własną pozycję trochę wzmocnili i powiedzieć, a my to możemy z każdym, dlaczego? Nie jesteśmy na was zdani. No i co usłyszałem od nich? No? Nic. I tylko środkowy palec mogłem zauważyć. Środkowy palec? Tak, tak, taki gest jest. W sensie, ale wiesz co, bo niezachęcający. Ponieważ gdzieś no więc nie ma takiej partii, ma, tak. Ale może będzie. Chciałem ci powiedzieć, że mamy wakacje i w związku z tym, że mamy wakacje, to chciałem coś tutaj puścić takiego, wiesz? Witam was, jestem Stegnie na plaży. Cześć. No, cześć. Cześć na plaży, jestem Stegnie. No, to jest strasznie dość, że tysiące filmików jest, jak tą panią właśnie z TikToka przerabiają różni ludzie, rozmawiają z nią niby i to jest fantastyczna interakcja. Niektórych to śmieszy, mnie to nie śmieszy w ogóle, nie? Ale ta pani jest fantastyczna. Odpowiem ci słowami tak. Wojciecha Madziarskiego, że to, co przed chwilą pokazałeś, odsłania putinowską naturę państwa PiS. Przestań mi z tym Madziarskim. Ty, a mi w ogóle, a dobra, chcesz jakoś rozwinąć tego Madziarskiego, bo mi się wydaje, że Maziarski czasem testuje jakby ludzką inteligencję, wiesz, Wojciech Maziarski. Aha. A wiesz, że on był przez wiele lat naczelnym Newsweeka? No był wcześniej, zanim przyszedł, jego Tomasz Lis jakby zastąpił. Nie, jeszcze był taki, był Aleksander Kaczorowski jeszcze tak, między innymi. Potem Wojciech Maziarski udzielił takiego wywiadu, bo Wojciechowi Maziarskiemu powiedziały te władze Axla Springera, że jest tak nie najlepiej i że być może trzeba zrobić taką małą tam rekonstrukcję personalną. Tak. Rekonstrukcja to się nazywało kiedyś synergia newsroomu. To polegało na tym, że się wyrzuca 40% załogi. To była taka sytuacja, że temu Maziarskiemu... I najlepsze, że on to zrobił. Właśnie, to był hicior. Ty. I co się stało potem? Właśnie, ja to chciałem powiedzieć, no mogę to powiedzieć, to jest niesamowite. I ten Maziarski po prostu, on pomyślał, że tak trzeba, bo ci Niemcy mu powiedzieli, że trzeba po prostu zrobić rekonstrukcję newsroomu, to mówiłeś tak, że... Synergię newsroomu trzeba zrobić i on tak powiedział, no i tak synergia spowodowała, że tam ileś procent, dużo procent tego newsroomu zniknęło. W ogóle, że oni poszli na zieloną trawkę. Jak oni poszli na zieloną trawkę, to okazało się, jak mogę to powiedzieć? To ja to powiem, że na zieloną trawkę poszedł też naczelny Newsweeka Maziarski, tak. Wojciech, niestety. Tak. I on przestał być. I on potem udzielił takiego wywiadu, w którym po prostu dopadła go refleksja, proszę Państwa, Wojciecha Maziarskiego. I on w tym wywiadzie powiedział, że naprawdę, że chyba to było zaplanowane, bo przychodził Tomasz Lis i chyba Tomasz Lis chciał mieć oczyszczone przedpole, więc ci Niemcy, zdaje mi się, być może jemu powiedzieli, że weź tutaj, ale nie do końca go chyba poinformowali o tym, że jak on wyczyści, to zostanie wyczyszczony. I to miał taki jakiś żal, ale wtedy pomocną dłoń podał mu Adam na literkę Michnik. I on tam zaczął pracować w tym, się to nazywa Gazecie Wyborczej, on tam publikuje takie rzeczy. Jak ja czytam te rzeczy, to ja myślę, że on chyba specjalnie czasem myśli tak, ja zrobię teraz takiego fikołka salto mortale, że oni tego nie przeżyją, jak ja to napiszę. I to, co teraz ty przeczytałeś, teraz, to mnie się wydaje, że to jest właśnie taki przykład. Przeczytaj to, co tam, jeżeli masz, co on tam napisał. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy u wydawcy Newsweeka odsłania putinowską naturę państwa PiS. Powtórzę, kontrola Państwowej Inspekcji Pracy u wydawcy Newsweeka odsłania putinowską naturę państwa PiS. Rozumie to państwo? Proszę państwo, to jest tak, że być może w tym Newsweeku, jak tam apelują niektórzy pracownicy, dochodziło do poważnych nadużyć. W związku z tym wchodzi Państwowa Inspekcja Pracy, żeby zobaczyć, co tam się działo. I wtedy została odsłoniona putinowska natura państwa PiS. Wtedy ten Maziarski mówi, że jak ta Polska Inspekcja Pracy sprawdzi, że skontrolować, to że to jest Putina, to jest niesamowite. To jest taki fikołek, to jest takie mortale, to jest takie sal, że mi się to strasznie podoba. Bardzo, bardzo. Tak. Ale już poważniej, proszę Państwa, bardzo niezwykle poważne słowa wypowiedział Donald Tusk, które były szeroko komentowane. Otóż Donald Tusk powiedział w czasie konwencji Platformy Obywatelskiej, wierzysz w Boga, nie głosujesz na PiS. Ale niektórym się to podobało, a innym się to nie podobało. Niektórzy mówili tak, zaraz, jak to? Z jednej strony Donald Tusk mówi, że aborcja powinna być dozwolona do 12 tygodnia i to się Kościołowi nie bardzo podoba i to z wiarą nie jest też tak łatwo pogodzić, a z drugiej strony właśnie, że ktoś na PiS ma nie głosować, bo jak wierzy w Boga, nie? To po pierwsze. A po drugie nie spodobało się to na przykład Pawłowi Poncyliuszowi, który był kiedyś w PiS-ie, ale już bynajmniej nie jest. I on powiedział właśnie, że sprawa wiary w Boga nie powinna być kwalifikacją, że głosuje się na tę czy inną partię. O, proszę bardzo.
Co ty sądzisz? Wyobraźmy jako sobie osoba teraz. Osoba głęboko wierząca, co sądzisz? Wyobraźmy sobie teraz, ale już bez żartów, bez żartów. Że ten komentarz wygłasza w 1933 roku, jak Niemcy wprowadzają ustawę. Ale ja bym go mógł ewentualnie wygłosić jako hologram. Tak. Znasz tą sytuację? Tak. Znasz tak. sytuację? No, tak. hologram. Tak. A to była taka sytuacja, bo tak. może nie każdy wie, że redaktor Węglarczyk mógłby zostać pozwany, że został pozwany za pewną swoją wypowiedź w trakcie wywiadu i prawnicy tego redaktora, nie on, tylko prawnicy, odpisali na pozew, że to właściwie nie był on, który tak mówił, tylko to jest taka najnowocześniejsza technika, bardzo nowa, nowoczesna, trendowa, że to są takie różne cyfrowe triki, z których właśnie wynika, że to nie on mówił, tylko że to mówił hologram jego. I to niektórzy się z tego śmiali, chociaż to wcale nie jest śmieszne. Mnie to nie śmieszy w ogóle. Ja do tego tak wracam, ponieważ ja ten tekst, wyobraźmy sobie, że ten komentarz wygłaszasz w 1933 roku, jak Niemcy wprowadzają ustawy, to ja go słyszę od 8 lat i to jest tak, i potem mówi Węglarczyk, no nie, ale to się właśnie dzieje. No więc to się właśnie, zdaniem tych naszych moralistów, ten rok 30, to jest najdłuższy rok 33 w historii, bo on się dzieje już 8 lat w Polsce. Czyli jest taki, no trochę powiedzmy, mocno tam się czasoprzestrzeń się zakrzywiła. No i mam wrażenie, że to środowisko, cokolwiek się zdarzy lub nie zdarzy, ono zawsze i cały czas będzie powtarzać, że jest w Polsce rok 33. No nie może powiedzieć, że jest rok 34, no bo w roku 34 w III Rzeszy było inaczej niż jest teraz w Polsce. Jednak Hitler sobie poczynał dużo szybciej niż te nasze nieudaczniki z PiS-u. W związku z tym tego nie można powiedzieć, więc jesteśmy ciągle w tym 33 roku, czyli ciągle to się może zdarzyć i nie można nic mówić, nie można krytykować, nie może Państwowa Inspekcja Pracy wchodzić do Newsweeka, ponieważ i tak dalej. My panu redaktorowi Węglarczykowi możemy podpowiedzieć, że był taki sobie facet, który się nazywał Leo Strauss i on w 53 roku sformułował taką tezę w 53 roku. Sformułował taką tezę, która jest właśnie przyjmowana reductio ad Hitlerum. I ona ma polegać na tym, że jeżeli ktoś w dyskusji, merytorycznej dyskusji przywołuje postać, a Hitler to by tak samo zrobił, czy a Hitler to by coś tam, czy jak ktoś przywołuje w merytorycznej dyskusji Hitlera, no to znaczy, że już sięga po takie argumenty, że te argumenty to, że już nie i że jednak ten ktoś od Hitlera od 1933 roku przegrywa dyskusję. To tak mówimy, że to nie my i też nie redaktor Kolanko, tylko że to jest jednak tak, ale na to ci Strauss, to przez pewien czas działało, ja wiem, przez kilkadziesiąt lat działało, ale ostatnio chyba w roku, no w ostatnich 5 latach to prawo zostało podobno cofnięte. Cofnięte, tak? Tak. I to dlatego, że Trump się pojawił. Więc już można. Okay. Proszę Państwa, piszcie do nas komentarze. Tak. Albo, a jeszcze zapytałeś jeszcze, mnie o jeszcze, jedną rzecz powiem, bo się zgłosił się jakiś cwaniak, proszę Państwa, do nas, który udaje zegarmistrza i powiedział, że on jest w stanie naprawić zegarek Rula. Tak. Że zegarek Rula jest w stanie naprawić redaktoria WOC. To my w ogóle w to nie wierzymy, bo to w ogóle moim zdaniem nie jest zegarek, trzeba by stworzyć ten zegarek. Ale on powiedział, że naprawi, zobaczymy, nie? Zobaczymy to, żeby Państwo ale też wiedzieli. Ale damy szansę, jeszcze, bo każdemu trzeba dać szansę. Damy mu szansę oczywiście i jeszcze chciałem Państwu powiedzieć, że ponieważ są wakacje, to... Witam Was, jestem Stegnie na plaży. Cześć. A daj mi szansę jeszcze odpowiedzieć na pytanie, które nie za bardzo mogę, bo jestem w Stegnie na plaży, ale dobra, tam mów. Tak. No. Zapytałeś mnie, czy można wierzyć w Boga i popierać PiS. Ale to poważne jest pytanie, to już tak. Bez śmieszkowania. No. Bez śmieszkowania. Wydaje mi się, że można. Podobnie jak wydaje mi się, że można wierzyć w Boga i popierać na przykład lewicę. Można też wierzyć w Boga i popierać Polskie Stronnictwo Ludowe. Można wierzyć w Boga i popierać Platformę Obywatelską. Można też wierzyć w Boga i popierać nawet Konfederację, chociaż to chyba jest najtrudniejsze. Czemu najtrudniejsze? No bo oni tacy... Właśnie Konfederacja Dmowski to właśnie katolicy, że no, to zależy. Rzymski katolicyzm. To zależy, bo tam są dwa nurty w Konfederacji. Jeden jest taki wspólnotowy, solidarnościowy, to ten tak,
ale z drugiej strony ten taki wolnorynkowy, ten, który jest reprezentowany przez samego Korwina Mikkego, był reprezentowany przez niego, a teraz jest przez Sławomira Mentzena, który mówi: moje, nie dam, nie podzielę się. Ja wiedziałem, że ci się Mentzen nie spodoba, to bo nie. Mentzen jest za tym, żeby pracować. To tego to jest Mentzen jedyna jest rzecz, znaczy, takiego darwinizmu społecznego nie można pogodzić z wiarą w Boga. Mentzen mówi, że trzeba pracować i płacić podatki. Redaktorowi WOC nie mógł się spodobać. A proszę państwa, jestem w Sejmie. Drugi dzień w Sejmie na plaży. Serdecznie was pozdrawiam ze Sejmie. Poza tym można wierzyć w Boga i głosować albo popierać różne ugrupowania polityczne, które wymieniłem. I mi się wydaje, że dobrze jest po prostu wierzyć w Boga. Znaczy ja tutaj zupełnie poważnie powiem ci, że dobrze jest wierzyć w Boga. Dobrze jest wierzyć w Boga. Lepiej jest wierzyć niż nie wierzyć. To Pascal też chyba mówił, nawet to udowadniał. To zaprosimy go. To jest jakiś kolega Petersena? Pascal? Mhm. Tak, gotuje. Kucharz taki znany kucharz. Udaje, że mówię po francusku bardzo, ale no, dobrze gotuje, bo jadę. Ten szwedzki kucharz? Tak, że z Francji. Pozdrawiamy Pascala. Proszę państwa, bardzo państwu dziękujemy, kłaniając się. A znasz prawo Pascala? Znam. Nie powiem teraz. I proszę państwa, więcej komentarzy i bardzo byśmy prosili też, żeby już zupełnie poważnie, żeby państwo dobrze pisali o mnie, tak. A o Rafale WOC, to jak tam państwo chcą sobie. I robcie te subskrypcje, lubcie, bo postawiliśmy sobie takiego KPI-a, że w ciągu miesiąca będzie więcej subskrypcji. Więcej subskrypcji, więcej, więc pomóżcie. Pomóżcie. Pomagamy. No, pomożecie? Pomożecie? No. Dobra tam, proszę państwa, jestem teraz w Stegnie na plaży i za tydzień zobaczymy się.